Drodzy słuchacze, witamy w Klage Małe TV na ścianie żalów TV. Dzisiaj chcemy mówić o telefonii komórkowej, która dusi życie w zarodku. Ciągle jeszcze mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają wątpliwości, że działanie telefonii komórkowej wywołuje negatywne skutki zdrowotne. Prosty eksperyment duńskich uczennic powinien przekonać nawet zatwardziałego sceptyka, że technologia ta skierowana jest przeciwko życiu. Doświadczenie polegało na tym, że pojemniki z zasianą rzeżuchą wstawiły one do pomieszczenia wolnego od promieniowania, a drugie do pomieszczenia, gdzie znajdowały się dwa WLAN router, bezkablowy dostęp do sieci komputerowej. Przez 12 następnych dni uczennice dokumentowały wzrost rzeżuchy. Napromieniowane nasiona nie zakiełkowały w ogóle i nie wzrosły w porównaniu do nasion, które nie były napromieniowane. Także różnica pomiędzy nimi była kolosalna i oczywista. Tym eksperymentem, który wywołał poruszenie na całym świecie, zdobyły młode badaczki pierwszą nagrodę w młodzieżowych zawodach naukowych. Nadszedł czas, w którym poprzez proste eksperymenty zostają kompromitowane kłamstwa lobby telefonii komórkowej, rozpadając się jak domek z kart. Proszę tutaj zobaczyć film dokumentalny Mobilfunk – promieniowanie telefonii komórkowej – zatajone niebezpieczeństwo. Życzymy Państwu dobrej nocy, do usłyszenia, do następnego razu.